miejsce w astrachańskiej uczelni było 40 kandydatów. Ukończyła ją w 1986 roku. Można powiedzieć i śpiewającą, i grającą. Teraz arię z operetki Faworyt Roberta Stolca wykona Barbara Zagarska. Bardzo proszę. No cudnie. Pracowała 25 lat. Mając wpisy w książce pracy w formie podziękowań, co w Związku Radzieckim uznawane było za wielkie wyróżnienie. Była wykładowcą muzyczno-teoretycznych dyscyplin fortepianu. Pracowała również jako koncertmistrz w Instytucie Kultury i Oświaty. Opracowała własną metodę nauczania i dawała otwarte lekcje. Cokolwiek to znaczy, ja nie wiem, co to znaczy. A teraz pora na duet. Duet z operetki Kliwia, muzyka Nikodo Stal, wykonają Grażyna Żurawska i Ignacy Olszewski. Bardzo proszę. Thank you.
słodko, jak tam u was kochają dziewczęta w słonecznej Hiszpanii. Są przystępne czy nie? Dumne cnoty strzegą, takie bowiem są uchwyte w słonecznej Hiszpanii. Każda za mąż być chce, lecz temperament czasami ponosi, ajajajaj. Bo ich uroda o miłość aż prosi się, ajajajaj. Kiedy Dolores jednemu torero swe serce da, żaden nie zbliży się do niej kawalieru, gdy rozumem ma. Bo w Barcelonie serce miłością zapłonie, trudno, ale wtedy się dzieje co chce, wtedy się dzieje co chce. Jakim być, by mieć szczęście u dziewcząt w słonecznej Hiszpanii? Powiedz, czy szansę mam? Pięknym i namiętnym. Tak jestem. Takie bowiem są gusta u dziewcząt w słonecznej Hiszpanii. Powiedz, czy szansę masz? Lecz na gitarze. To się nauczę, bo na to mnie jeszcze stać. Aj, jaj, jaj. Bo w Barcelonie zwyczajnie spieprzy w balkonie, by zdobyć kwiat serenady gra się 5 lat, serenady gra się 5 lat. Jednemu torero te serce da. Żaden nie zbliży się do niej kawaliero, gdy rozumy ma. Bo w Barcelonie przed zemstą się rywal nie schroni. Trudno, ale wtedy niech się dzieje co chce, wtedy niech się dzieje co chce. No i dalej chwalimy się uczniami Dymitra. Weronika Grabowska, uczennica Dymitra Romaszko, wykona sonatinę Friedricha Kulau numer 1, opus 20, część 1, 2 i 3. Weronisia jest, proszę.
W dalszym ciągu mówimy o pani Oldze oczywiście. Była kierownikiem artystycznym i akompaniatorem zespołów wokalnych i chórów. Czegoż to ona nie robiła? Był zespół Melodia, Pieśni i Arie, Chóry Łowicka, Pogodna Jesień, Cantilena. Kocha muzykę Chopina. Arię z Kołuby z opery Straszny Dwór wykona pan Janusz Jastrzębski. Bardzo proszę. Rok 1986, awaria reaktora atomowego w Czarnobylu. Opady radioaktywne spadają na Mohylew. Pojawiają się kłopoty ze zdrowiem. Lekarze zalecają natychmiastowy wyjazd z miasta. No to dokąd? Do mamy, do Polski, do Warszawy, bo mama wtedy już mieszkała w Warszawie. I tak zaczyna się nowy dom,
nowe życie, trudne życie. Ale słońce świeci dla wszystkich. O Sole Mio, muzyka Eduardo Di Capua, śpiewa Lucian Julian Latos. Bardzo proszę. Fano.